Hejka, z tej strony Elza i witam Was na moim kanale. Zanim przejdę do tematu odcinka, chciałabym powitać ostatnie 5 osób, które dołączyły do naszej rodzinki subskrybentów. Bardzo Wam dziękuję, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moje top 5 najbardziej nielubianych ras koni. Ranking jest skonstruowany w pewien sposób, od mniej nielubianego do najbardziej nielubianego. Tworząc ten ranking, zwracałam szczególną uwagę na animację tych ras, a następnie na budowę danego konia. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy różni i mamy różne gusta. Wasze zdanie jak najbardziej może być inne i odbiegać od mojego. Przejdźmy zatem do rankingu. Na 5. miejscu uplasował się koń rasy Pasofino. Rasa ta została przypadkowo wydana przedwcześnie 13 kwietnia 2022 roku, a następnie już oficjalnie został wydany 4 maja tego samego roku. Obecnie jest 9 dostępnych do kupna maści, każda za 950 starcoins. Każdy z koni tej rasy posiada dodatkowy chód, paso largo i ruch fino. Gdy te konie weszły do gry przedwcześnie, bez wahania kupiłam ich kilka, co było błędem, ponieważ z perspektywy czasu koń ten przestał mi się podobać i gdybym tylko cofnęła czas, na pewno kupiłabym ich mniej. Konie te moim zdaniem mają bardzo ładne maści i cieniowanie, pomijając parę koni oraz dosyć ładną budowę. Z pewnością ich największym atutem jest piękna i duża szyja. Jest natomiast coś, co strasznie mnie odrzuca w tych koniach, czyli animacje. Według mnie prawie każda z tych animacji jest bardzo sztywna. Jedyne animacje, które mi się podobają, to skok, cofanie, dębowanie, szybszy galop i ruch fino. Dodatkowo trudno jest mi także przyzwyczaić się do płaskiego ogona, który jest wyraźnie widoczny podczas gry, kiedy na pierwszy rzut oka jest widoczny tył konia. Na 4. miejscu uplasował się koń fiński. Rasa ta pojawiła się po raz pierwszy w grze 7 kwietnia 2021 roku. Aktualnie jest dostępnych aż 9 maści, każda za 850 starcoins. Koń ten posiada dodatkową animację, jakim jest kładzenie się. Z perspektywy czasu nie żałuję kupna ani jednego z tych koni, a nawet kupiłabym ich więcej. Moim zdaniem mają przepiękne maści, pełne najróżniejszych detali i piękne cieniowanie. Minusy, jakie przypisuję do tego konia, to moim zdaniem nie najlepsza anatomia i animacje. Co do anatomii, przeszkadza mi nieco jego szyja i głowa, a jeśli mówimy o animacjach, to większa ich część mi się podoba. Nie podoba mi się za to jego zatrzymanie, dodatkowa animacja, stęp i cwał oraz uważam, że jego kłus mógłby być nieco inny. Na ten moment mogłabym w sumie powiedzieć, że tego konia, jak i Pasofino, traktuję bardziej na równi. Oba mają swoje plusy i minusy, jednakże postanowiłam uplasować Pasofino nieco wyżej. Na 3. miejscu uplasował się koń rasy Marvari. Rasa ta pojawiła się po raz pierwszy podczas środowej aktualizacji, która miała miejsce 12 sierpnia 2020 roku. Aktualnie jest 8 dostępnych do kupna maści, a każdy z nich kosztuje 950 starcoins. Konie te posiadają dodatkową animację, jakim jest ukłon. Jak dobrze wiecie, nigdy nie byłam jakąś wielką fanką Marvari. Według mnie ich maści nie są najlepsze, a niemalże prawie wszystkie animacje są sztywne. Moim zdaniem warte uwagi są jedynie animacje cwału, zatrzymanie dębu i skoku. Uważam natomiast, że detale na jego maści są równie piękne, co sama jego filigranowa budowa. Nie mam za wiele tych koni, ale myślę, że kupiłabym jeszcze jednego. Sądzę też, że ta rasa po prostu nie podchodzi pod mój gust i że wolę konie bliższe mojemu otoczeniu. Bo nie ukrywajmy, ogólnie Marvari to dość egzotyczna rasa. Zbliżamy się już do 1. miejsca, ale zanim to przedstawię Wam wpierw, którego konia wybrałam na miejsce 2. A na miejscu 2 jest nie kto inny jak koń rasy Morgan.
Rasa ta pojawiła się w grze w kilku generacjach, natomiast w tym odcinku bierzemy na tapetę tylko trzecią generację. Morgany trzeciej generacji pojawiły się 8 lutego 2023 roku. Aktualnie dostępnych do kupna jest 17, a każda z nich kosztuje 850 Starcoins. Natomiast z tego co mi wiadomo, coin ten nie posiada żadnych dodatkowych animacji. Szczerze mówiąc, byłabym nawet skłonna dać tego coina jeszcze wyżej, ale ma pewne swoje atuty, które sprawiają, że kupiłabym jeszcze jednego. Po pierwsze, podoba mi się jego budowa, pomijając szeroki rozstaw oczu, a także cieniowanie. Maści według mnie mogłyby być nieco lepsze, ale i tak mi się podobają. Niestety ten koń wiele traci w moich oczach, gdy oglądam jego animację. Jest naprawdę mało animacji, które mi się w nim podobają, czyli stęp, zatrzymanie, skok i dębowanie. Ogółem nie są one jakoś bardzo sztywne, ale moim zdaniem jego animacje nie wyglądają naturalnie. Natomiast, jak już mówiłam, ten koń posiada w sobie coś, co sprawia, że całościowo nie wygląda najgorzej. Czas na pierwsze miejsce i naprawdę serce mi się kraje, że to właśnie tą rasę musiałam tu umieścić. A chodzi tu o konia trakeńskiego. Konie te pojawiły się po raz pierwszy w grze 22 sierpnia 2018 roku. Obecnie mamy 7 dostępnych do kupna maści, a każda z nich kosztuje 750 Starcoins. Konie te, podobnie jak poprzednik, nie mają żadnej dodatkowej animacji. Dlaczego tak jest mi przykro umieścić te konie na pierwszym miejscu, czyli najbardziej nielubionej przeze mnie rasie? Ponieważ kiedyś wybrałam Trakena jako konia klubowego. Miał naprawdę przepiękne animacje, ale niestety zostały one zepsute. Obecnie podobają mi się jego tylko 2 animacje, czyli galop, który wydaje mi się, że jest taki od zawsze, i cwał, choć i tak ubolewam nad tym, że zmienili w nim ustawienie głowy. Reszta animacji po prostu mi się nie podoba, jak na przykład żyrafia szyja podczas skoku lub zmieniający się rozstaw pośladków. Za to maści trakenów uważam za naprawdę piękne i zważywszy na to, że uwielbiam macie te konie i że była to kiedyś moja ulubiona rasa, kupiłabym jeszcze jednego trakena zapki. Co do budowy natomiast mam odmienne odczucia, ale uważam, że jest w porządku. To by było na tyle z tego odcinka. Na koniec chciałabym jeszcze poinformować, że duża część was mnie ogląda, a nie subskrybuje. Będzie mi zatem bardzo miło, jak zostawicie pod filmem lajka i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeśli film się wam spodobał, zapraszam do zostawienia na dole komentarza i koniecznie dajcie znać, co sądzicie o moim rankingu oraz jaki jest wasz. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia! Bajo!